Joshua Cohen, rodzina Netanyahu. Wspomnienie przelotnego, a w ogólnym rozrachunku zupełnie nieistotnego zdarzenia w historii bardzo sławnej familii. Przekład Aga Zano. Czyta Olga Sarzyńska. Gość przyjechał zardzewiałym piaskowym Fordem z lat 40. O smukłej sylwetce i obłych jak ponton krawędziach, który, należy to zaznaczyć, w czasach świetności musiał być uważany za pojazd niezwykle stylowy. Jednak w momencie, kiedy telepał się naszą ulicą, czasy te należało już uznać za dawno minione. Był to jeden z pierwszych modeli produkowanych po wojnie i jeden z ostatnich obdarzonych twarzą. Mam przez to na myśli widok od frontu. Szeroko rozstawione, wybałuszone ślepia reflektorów i kratkowany nohal przydawały mu niemal ludzkiego wyglądu. Taka sympatyczna, tempo uśmiechnięta facjata. Żałośnie poczciwa. Prawie szło zapomnieć, że jej producent był nazistą. Ten konkretny egzemplarz robił wrażenie jeszcze większe, bo metalową twarz miał solidnie rozkwaszoną. Kratki w ogóle brakowało, a wgnieciony chromowany błotnik zwisał z jednej strony, podskakując na śniegu jak bezradna imitacja pługa. Ale może to nie Netanyahu. Przede wszystkim w środku znajdowało się za dużo pasażerów. Każdą grupę, liczącą więcej niż jedna osoba, należało uznać za zbyt liczną. Netanyahu nie wspominał w wiadomości o towarzystwie, a jednak ten klaunowóz nadjeżdżający w moim kierunku był tak zapchany, że nie potrafiłem ocenić, zwłaszcza przez okno i przednią szybę auta, ile tam w ogóle siedzi osób i co robią. Kłócą się czy ubierają? W tamtym okresie szczególnie popularną wśród moich studentów zabawą było szacowanie, ile osób zmieści się do budki telefonicznej. Przez jakiś czas można było odnieść wrażenie, że to jedna z najbardziej palących kwestii epoki Eisenhowera. Pytanie. Czy w wyniku wojny termojądrowej obrócimy całą planetę w proch? Było stawiane na równi z problemem, ile nastolatków z uczelni koedukacyjnej wciśnie się do tej budki telefonicznej, szafy, pudła po lodówce? Wszędzie tam, gdzie podejmowano kolejne wyzwanie, pojawiali się fotografowie i ekipy filmowe, by zarejestrować te napędzane hormonami wygłupy do telewizji, filmu i uczelnianych ksiąg pamiątkowych. Te niezmordowane wysiłki moich studentek i studentów, by upchnąć jak najwięcej młodych ciał w jak najciaśniejszą przestrzeń, służyły egzorcyzmowaniu dezorientacji, jaką budziło w nich właściwe tamtej epoce żądanie posłuszeństwa i niepohamowanej konsumpcji jednocześnie, ale też tworzyły okazję do kontaktu fizycznego o seksualnym podtekście. Jak gdyby w podświadomych próbach do nadchodzącej rewolucji nie łapię koleżanki za cycki dla samego łapania za cycki. Ja pomagam ustanowić nowy rekord świata. W upchnięciu jak największej liczby osób do pudełka po ciastkach. To klaustrofobiczne szaleństwo objęło też samochody, zwłaszcza stare Fordy, takie jak ten zbliżający się do naszego domu, bo wielu studentów odziedziczyło ten model po rodzicach. Kiedy wkładałem płaszcz, przyszło mi do głowy, że może auto Netanyahu rozkraczyło się gdzieś po drodze, a jacyś młodzi ludzie zaoferowali mu podwózkę? A w drodze na kampus mieli wypadek, co wyjaśniałoby, dlaczego spod maski Forda wydobywały się grzybiaste kłęby dymu jak w Los Alamos. A naderwany błotnik grzechotał po śniegu, aż wehikuł minął parcelę dulesów i przystanął, zagradzając nasz podjazd. Wyszedłem na dwór akurat na czas, by zobaczyć, jak tylne drzwi się otwierają i ze środka wysypuje się garść postaci. Nie klaunów w pełnym rynsztunku, z trąbieniem klaksonów i żonglowaniem talerzami, ale prawie. Dzieci w owczych kożuszkach, jedno, dwoje, troje. Potrzebowałem chwili, by się ich doliczyć. Małe, średnie, duże.
identyczne płaszczyki i nagły wybuch nieograniczonej ciasnotą energii sprawił, że wydały się liczniejsze. Natychmiast zaczęły się ganiać po chodniku i ulicy, a następnie rzucać śnieżkami, podczas gdy z przodu wyłoniły się dwie większe, dorosłe postaci. Drzwi od strony pasażera chyba się zacięły. Dorośli w pierwszej chwili wydawali się nieodróżnialni oraz całkiem androgeniczni, bo oboje byli zapakowani w takie same kożuchy jak potomstwo, tylko pokaźniejszych rozmiarów. 5 identycznych kosmatych płaszczy na kołki. Miejmy nadzieję, że kupionych za jednym razem, z pokaźną zniżką. Dzieci dalej szalały wokół samochodu, to ciskając śnieżkami, to uskakując, aż wreszcie jedna z postaci zadarła zakapturzoną głowę ku niebu i wrzasnęła coś w języku, którym w czasach mojego dzieciństwa posługiwał się Bóg. Kobieta, poznałem po głosie, zapewne krzyczała na dzieci, żeby przestały się ganiać i wreszcie zamilkły. To było moje pierwsze spotkanie z państwem Netanjahu, z całą rodziną, die ganze Mischpoche. Żona mocowała się z dziećmi, a mąż ściągnął z głowy kaptur, by ukazać mi twarz, którą już znałem, albo przynajmniej tak sądziłem, z paszportowych rozmiarów fotografii, przyklejonej na łapu capu w prawym górnym rogu jego podania. Postarzał się. Miał około 50 lat, fizjonomię nieco jak skorupka orzecha, rysy mgliście mongolskie, oczy maleńkie jak pestki oliwek, do tego gigantyczne, mięsiste uszyska, niczym skorupy ostryk, mocne bruzdy nosowo-wargowe, których nie nazwałbym zmarszczkami śmiechu, ani nawet uśmiechu, bo po jego zaciśniętych wargach nie błąkał się nawet cień poczucia humoru. Fryzurę miał dwugarbną, jak Baktrian, a między jednym a drugim pagórkiem włosów unosiła się połyskująca kopuła piegowatej niczym ptasie jajo czaszki. Pierwsze słowa, jakie wypowiedział pod moim adresem, brzmiały: doktor Blum, jak mniemam. Miło mi. Doktor Benzion Netanjahu. Owszem, obstawał przy tytułozie i owszem, uścisnął mi dłoń bez zdejmowania zmechaconej rękawiczki z jednym palcem, na dodatek sprutym. Akcent miał cięższy niż się spodziewałem, mówił szorstko, ale później zacząłem mieć wrażenie, że celowo utwardza sylaby. Ben Syjon. Może mi pan mówić Ruben albo Rubę. Shalom. Staliśmy na śniegu zaścielającym albo chodnik, albo trawnik. Nie dało się tego ocenić. Netanjahu znów zacisnął wargi i skinął w zamyśleniu głową, jakby nie zrozumiał powitania, albo może postanowił ustąpić. Shalom, panie Rubenie. Poszedł ze mną do domu po zasypanej ścieżce. Żona i dzieci, których mi jeszcze nie przedstawił, dwa kroki za nami. Dopiero kiedy znaleźliśmy się wszyscy w środku, przysadzista małżonka o natapirowanych włosach oznajmiła: jestem Cila. Tyle, że powiedziała to, wpatrując się w męża, który z kolei odwrócił się w moją stronę. Moja żona Cila. Wyciągnąłem rękę, a ona chwyciła ją, przyciągnęła mnie bliżej i nadstawiła policzek. Cmoknąłem. Drugi. Też smoknąłem. Miała zimną twarz. Edith, odświeżona i cała w uśmiechach, zeszła nas przywitać. Cilo, Benzionie, moja żona Edith. Na co Edith? O, jak miło, przyjechali państwo z dziećmi. Jaka urocza niespodzianka. Ruben nic nie wspominał o dzieciach. Chodźcie, chłopcy, dajcie płaszczyki. Dzieci i rodzice zrzucili identyczne kożuchy, rękawiczki, szaliki i czapki, a następnie zwalili je na Edith jak na wieszak. Czy mogłabym prosić? Spod góry owczych skór rozbrzmiał jeszcze jej stłumiony świergot. Czy mogłabym prosić o zdjęcie butów? Rodzice minęli już jednak wycieraczkę, nawet o nią nie zaszurawszy, i ruszyli prosto do salonu, niosąc na parkiet grudy śniegu, które niemal natychmiast zmieniły się w kałuże. Chłopcy wszczęli jazgot.
Najwyższy przemycił do domu Śnieżkę i całą energię poświęcał teraz na wepchnięcie jej średniemu pod ubranie, gdzie tylko mógł. Najpierw pod koszulę, potem w spodnie, wreszcie zatrzymaną w drugiej ręce gumę majtek. Cyla rugała ich po hebrajsku, podczas gdy średni gonił najstarszego wokół pianina, a najmłodszy wył. Kolejne grudki śniegu topniały na podłodze, odciski butów moczyły niby arabeski na niby perskim dywanie. Edith spróbowała jeszcze raz. Czy mogłabym prosić o zdjęcie butów? Pod tym względem zwyczaje mamy w domu raczej azjatyckie. Cyla znów coś powiedziała. Zbyt zwięźle, by uznać to za tłumaczenie. Jedno słowo upakowane niecierpliwie i gęsto czasem, deklinacją i rodzajem. A chłopcy zamarli i wszyscy jednocześnie siedli tam, gdzie stali. Dwóch starszych na dywanie, najmłodszy na parkiecie i zaczęli szarpać posłupane sznurówki. Państwo też, jeśli można. Zwróciła się Edith do Cyli i Netanyahu. A ci popatrzyli po sobie z dziwnymi minami i przysiedli na rozkładanej sofie, żeby pozbyć się obuwia. W tym momencie sobie uświadomiłem, że nikt z rodziny nie ma na nogach trzewików, śniegowców czy innego obuwia, choć trochę przystosowanego do zimowej pogody. Netanyahu przyszedł w półbutach, Cyla w płaskich czułenkach, a chłopcy w tanich, płóciennych trampkach. Kobieta miała przemoczone pończochy, a małżonek dziurawą skarpetę, z której wyłaził duży palec o pokrzywionym, dawno nieobcinanym paznokciu. Joshua Cohen. Rodzina Netanyahu. Wspomnienie przelotnego, a w ogólnym rozrachunku zupełnie nieistotnego zdarzenia w historii bardzo sławnej familii. Przekład Aga Zano. Czyta Olga Sarzyńska. Na Bronxie, niedaleko starannie przystrzyżonych dżungli parku Pelham, mniej więcej w połowie kwartału stoi klockowaty budynek z zaniedbanej, pomalowanej na biało cegły, z portykiem, nad którym szczerzą się wypalone żarówki i krzywo przyczepione ciągi liter. Czasami głoszące „Dzięki ci, panie”, a czasami podsuwające przechodniom enigmatyczne odniesienia w rodzaju „Dzieje apostolskie 1.7” albo „Kohelet 1.9, zawsze jednak zebrane pod przewodnim krzepiącym niedowiarków hasłem „Kościół domysłów”. Dawniej napis był nieco sensowniejszy i głosił „Kościół do umysłów”, ale miejscowi żartowni się regularnie przestawiali litery. Wprawdzie opuściłem te okolice, zanim pojawił się ów szyld, jednak podczas kolejnych wizyt w rodzinnych stronach dwuznaczność komunikatu utkwiła mi w głowie. Parkowałem przed nim, myśląc, kto by kradł samochód sprzed kościoła, a zaskakujący nagłówek stopniowo zmienił się w mój osobisty żart albo puentę sytuacji, w której ktoś oczekiwał czegoś od mojej żydowskości albo próbował domysłami na temat tejże coś ugrać. Kiedy hasydzi z Hillelu na kampusie zasypują mnie żądaniami, bym chodził w jarmułce i wpłacał datki na działanie organizacji, albo gdy jakaś studentka z pierwszych lat politologii domaga się, bym złożył podpis pod jej petycją za pokojem na Bliskim Wschodzie, ewidentnie chcąc mi coś zasugerować, zawsze sobie myślę: oho, znowu ktoś z kościoła domysłów. Doktor Morse był jego członkiem. Członkiem cieszącym się dobrą opinią, ale na dobrą sprawę wszyscy należymy do jednej parafii. Goje i Żydzi mamy dobrą reputację, a nierzadko nawet dobre intencje. W dzieciństwie często przechodziłem obok jednorękiego dziada ze skrofulozą, który stał przed stacją na Tremont Avenue i żebrał, pobrzękując monetami w papierowym kubeczku. Wiele lat później natknąłem się na niego w autobusie na Manhattanie,
jak dźwigał pełne zakupów torby z Macy's. I to w obu rękach. To się dopiero zdziwiłem, ale któż nie należy do kościoła domysłów? Ojciec lubił opowiadać, jak pracował w jakiejś fabryce na Garment District z poczciwym, nierozgarniętym Polakiem, który pragnął oświadczyć się ukochanej, więc kupił jej diamentowy pierścionek. Pewnego dnia przyniósł go do pracy, żeby pokazać Żydom, z którymi pracował, i poprosić o opinię. Tak jakby obróbka materiału i kamieni szlachetnych była jednym i tym samym, a każdy Żyd na świecie dysponował takimi samymi kompetencjami w zakresie ich oceny. Chodził po współpracownikach od Żyda do Żyda i z rozbrajającą szczerością domagał się od wszystkich oceny jakości kamienia. Wy w tym jesteście przecież specjaliści. Zobacz, no Jankel, zobacz, Icyk, oszachrowali mnie? Kupiłem od jednego z waszych, ale go nie znam, to i nie ufam. Jakby mnie oszachrował, to byście mi powiedzieli, co? Wszyscy Żydzi na produkcji oczywiście odkładali nożyce i oglądali pierścionek, brali pod światło, tarli o fartuch i gruchali nad nim, jakby włożono im w ramiona nowo narodzone dziecię. Zapewniali, że kamień jest wspaniały, a cena okazyjna. Polak zaś aż promieniał. Wierny wyznawca kościoła domysłów. No i jeszcze ta historia o bracie mojej matki. Wujku Srulu, erzac sklepikarzu, który większość późnych lat 40. i wczesnych 50. spędził na pożyczaniu pieniędzy od moich rodziców. I kto wie, od ilu innych rodzin z Grand Concourse. Żeby otworzyć sklep, którego asortyment i lokalizacja zmieniały się za każdym razem, kiedy ktoś go o to zagadywał. Stragan warzywny na Webster, sklep obuwniczy na Park, kwiaciarnia w hiszpańskim Harlemie, księgarnia techniczna gdzieś za granicami znanego nam Semitauresum na Greenwich Village, aż w końcu Srul w ogóle przestał odpowiadać i przepadł. A moja matka mimo to dalej w niego wierzyła, dalej mu ufała. On wróci, wszystko odkręci. Wierzyła nawet, kiedy przyszedł po niego gang coli. Nawet jak przyszli chłopaki od Manzonetta i nawet jak prawie nierozpoznawalne, prawie, ale nie do końca, zwłoki Srula znaleziono w pobliżu placu budowy mostu Kościuszki na brzegu Newton Creek. On wróci, wszystko odkręci. Kościół ten sam, tylko domysły inne. Tak jak średniowieczni, których ponoć badał, doktor Netanyahu uznawał pewne zjawiska za oczywiste w swej stałości. Musiał więc jakoś pogodzić wiecznie obecną i jednoznaczną postać Żyda z nieodwracalnym upływem czasu, z przyczynowością, ewentualnością in esse oraz in fieri, zaakceptować impetus i conatus. Nie wspominając o pytaniach, co się składa na takie czy inne zjawisko i kto lub co może mu dać początek, zatrzymać je lub rozpędzić. Historia traktuje czas tak, jakby był splotem wydarzeń, które my, ludzie, wprawiamy z wolnej woli w ruch. Jego pierwszą lekcją jest zaś to, że pierwsza przyczyna nie istnieje. Bo jak to mówili moi nauczyciele w szkole publicznej, uczymy się historii po to, by zrozumieć, jak ją zmieniać. Teologia jednak traktuje czas jako łańcuch zmian ściąganych na nas za sprawą woli Boga, który decyduje o nich ze znanych sobie tylko powodów. A poprawki i modyfikacje w tkance istnienia wprowadza nie pospiesznie, lecz w zgodzie z mistycznym planem czy też wzorcem, nie dającym się interpretować ludzkiemu umysłowi inaczej niż jako cuda albo kary, na jakie zasłużyliśmy sobie nadmiarem grzechów. Tego w każdym razie uczyli mnie rabini, jak najbardziej zdolni twierdzić, że lata 90. XIV wieku i lata 40. XIX są jednym i tym samym, choćby dlatego, że żaden różniący je szczegół nie pomaga nam ich lepiej zrozumieć. W dzieciństwie dziwiłem się tej logice, ale kiedy odkryłem, że powtarza ją mój rzekomy kolega po fachu,
Człowiek sam siebie nazywający historykiem, lecz gotów przy tym otwarcie zaprzeczać wszelkim założeniom własnej dyscypliny, nie mogłem uwierzyć, co czytam. Z niedowierzaniem uświadomiłem sobie, że doktor Netanjahu jest wierzący. Jeśli w ogóle cokolwiek różni jego przekonania od wiary rabinów, to, że woli przypisywać moc zmiany nie bóstwu działającemu wedle własnych nieprzeniknionych zamiarów, lecz nieprzebranym rzeszom gojów tego świata, których do czynów popycha nienawiść, którzy nieustannie oceniają Żydów, prześladują ich i właśnie za sprawą tychże prześladowań wprowadzają zmiany, konwertują nas i dekonwertują, masakrują i wypędzają. W ten sposób doktor Netanjahu zdołał przemycić teologię pod płaszczykiem historii. Wystarczyło pozbawić byt boski odpowiedzialności za zmiany i przypisać ją śmiertelnikom. Pozwolić tej uznaniowej władzy spłynąć na monarchię, na kortezy i kurie, na książęta, baronów, biskupów, kardynałów i kolejne pokolenia spragnione żydowskiej krwi, zstępujące w najmniej spodziewanym momencie z obłocznych piedestałów, by z mocą absolutnego autorytetu przesądzać o życiu żydowskim. Ustanawiać prawa decydujące, gdzie Żydzi mogą mieszkać? W gettach. Kiedy nie wolno im wychodzić na dwór? Po zmroku. Jakie nakrycia głowy mają nosić? Stożkowate, spiczaste. I czym się trudnić? Lichwą. Nie wspominając o wystawianiu Żydów na okazjonalne autodafe. Krwawe zamieszki i wyprawy do obozów śmierci. Trafniejsze byłoby więc chyba jednak stwierdzenie, że choć doktor Netanjahu był bez dwóch zdań wierzący, to wierzył nie tyle we wszechmogącego Boga, ile we wszechmogących gojów. Z oczywistych przyczyn o wiele łatwiejszych w świecie akademii do zidentyfikowania i rozliczenia niż Bóg. Wszystkim tym rządzącym światem żydowskim królom, królowym, duchownym i rzeźnikom Żydów, można było bowiem w przeciwieństwie do Boga przypisać nazwiska, daty i miejsca pobytu oraz narodowości. Dawało się ich cytować z podaniem źródła, oznaczać krzyżykami i gwiazdkami. Wystarczyło jednak zerwać te rzekomo świeckie szatki, rozebrać teksty, które czytałem, z płaszcza przypisów i niekończących się warstw bibliograficznej bielizny, by okazało się, że pod spodem nie kryją się wcale prace historyczne. W najlepszym razie była to steologizowana antyhistoria lub może antyhistoryczna teologia z rysem psychoanalitycznym. Może jedno i drugie, a może żadne. Czyżbym natknął się jedynie na kolejne credo wyznawcy kościoła domysłów?